Nie chciałem Tak? broni. Aha, do No? MP4 do sen? No Tak, dobra. bo potem MP4 nagrywa. Dobra, ale zaczynajmy Okej. już. Ej, tam po co? Nie możemy sobie jeszcze trochę pogadać. Nie! Trzeba grać! Witajcie, Dobry. ludzie, No, cześć! siema, siema. Oczekiwany od dawna ostatni dodatek do Bordera 2 wreszcie zostanie ukończony. Kurwa, Hammerlock się patrzył na tego tutaj stację travelingu, takie kichu i co to jest? Traveluj nas w takim razie. Traveluje nas. Unassuming dogs. Czas na ostatnią misję, goście. Ludzie, nie goście. Lina Nasi Tiny. goście. Of potentially little importance. Dobra, będzie jakiś filmik, więc się Na może... pewno. Właśnie, co tak kurwa czarno jest dookoła? The Vault Hunters play the game. The world is on the brink of going boom boom. This is our most desperate hour. Unless we make a stand here and now, we're gonna die. Now. Roll for initiative! What's initiative? It says which order we attack in. I punch the initiative. What's going on? I wasn't paying attention. Tina, why don't you start over? Welcome, fine ladies, to your first session of the most coolest game in the world, Bunkers and Badasses! As your bunker master, I will be spinning today's tale of fantasy and... Wait, why the hell are we playing this kid's game? Oh, you know, maybe because... Shut the hell up, Morty! Tina? She's right, though. Shut up. Well, our vault hunting buddies beat the slam-a-jamma out of that Hyperion informant downstairs. I thought we could play a game. Now, pick your characters. You got the Necromancer, the Commando, the Siren... Siren. Dibs. My Siren's name is Brick, and she is the prettiest. Tina, why don't we just start now and figure that out later? Come on, girl. You know we gotta wait for Roland before we start. Tina, Roland's... You know Roland's not coming, right? He's not here anymore. Probably running late or something. We'll just start now. So, like I said, roll for initiative, suckers! Czemu tak? Czemu ten filmik był tak skurwysyńsko cicho? Nie wiem. Ale wszystko jasne. Mam kurwa całą grę przyciszoną tak bardzo. Teraz to będzie kurwa lepiej funkcjonować. Jezus Maria, kurwa, podgłosiłem sobie słuchawki, czy tak się drzesz w tym momencie do nich uszu. Mówię normalnie. Wiem, ale nie wiem, czego ty ode mnie chcesz. Podkręcone słuchawki miałem. Rozumiesz mnie? Patrz ten. Nie. Jaka wielka. Patrz tęcza. Czekaj, ja sobie tylko jeszcze troszeczkę. This area kinda smells like butts and dead people. Aha, że tak. niby oni nami grają teraz, tak? Tak, tak, jesteś coś w tym stylu. No dobra, dobra, wybaczcie taki cichy filmik u mnie, ludzie, ale miałem grę kurwa tak pociszaną, że nawet nie zdawałem sobie sprawy, co ja dojebałem. W opcjach była po prostu mega ściszona, ale już to naprawiłem. Tutaj podobno zajebista jest taka się kurwa. Skeleton Archer! Okej. No to jest gra RPG, nie? Czego się spodziewałeś? No dziwnie to zobaczyć w Borderlandsie, no. No to sobie... O, zaraz kurwa zginę! Podgłoszę sobie... Znaczy to rzucę ci tego najpierw. Ja sobie później teraz wezmę i faktycznie zwiększę audio. Tak, ten dodatek jest głośniejszy niż reszta gry. Ciszy. Cichszy niż reszta. A nie głośniejszy. A u mnie odwrotnie. Nie wiem. Muszę się jeszcze pobawić dźwiękiem, kurwa, żebym ja wiedział, że mam tak to pościszane, to bym te moje testy audio robił kiedy indziej, ale na szczęście też programy dały tu takie fajne te paseczki głośności. Więc no, widać, co mniej dopasujesz. Więcej jak głośne jest. Dopasujesz sobie w postmontażingu. Nie dopasuj, jak się dopasuje w postmontażingu? A co, nie możesz podgłosić całej ścieżki? No mogę podgłośnić, ale teraz chcę ciszyć, powiedzmy, przyciszoną grę tak, żeby ciebie było dobrze słychać. Aha. Tego już później nie zmienię. Dobre było na jakiejś tam stronce kolekcji widziałem... Kolekcję obrazków, które pokazywały największe głupoty w grach, nie? I no. Był tam Borderlands. Znaczy największe takie, powiedzmy, nieścisłości. Okay. Borderlands, nie? I tam Iridium, najbardziej poszukiwany surowiec w całym, kurwa, wszechświecie. Leży w losowych, kartonowych pudełkach w mieście. Tak. Kurwa, głowę mu odstrzeliłem, lol.
Okej. Teraz stare głowę, bo odstrzeliłem. Jakie tarcza fajna. Ten co tu kurwa zrobił, jak przyjebał. No, bo on mnie przyjebać. Mała informacja na sam początek w sumie. Co? Nie, nie, mała informacja dla widzów z mojej strony. Znaczy widzów ogólnie. Czekaj, co? Czekaj, tu jakaś tarcza jest. Tarcza w sumie dobra pojemność, tylko że mało życia będę miał. Zobaczmy. Takie życie. Takie życie, takie życie. Taka mała informacja. Jeżeli uważacie, że... kurwa, musiała zacząć gadać. O kurwa, Handsome Dragon. Handsome Dragon. Super. To sobie pogadałeś. No, nie. Kurwa, niech zamknę mordy. Jeżeli oglądacie ten film UT Volta i uważacie, że bardzo chujowej jakości jest... What the fuck? No, trochę dojebał. You can't start your campaign with a boss fight. Players can't win. Okay, everybody back up. What the fuck? Dobre to było. Tak, dokładnie. How about a new boss? He's a skeleton. And his name is Mr. Bony Pants Guy? Mr. Bony Pants Guy! What the fuck? Z tym pójdzie szybciej. Oby co by. Ja sobie, to ja postrzelam do tych takich dupo przeciwników, a ty napierdalaj w tamtych. Mr. Bony Pants Guy? Tak, Mr. Bony Pants, a ja chyba walczę ze Skeleton Warriorami. No, więc jeżeli oglądacie te UT Volta i uważacie, że mam chujową jakość mikrofonu, to zapraszam do obejrzenia tego samego, znaczy do zobaczenia i sobie porównania, jak ten odcinek wygląda u mnie, ponieważ na niektórych filmach UT Volta, bo na przykład na ostatnim Firefly'u sprawdzałem... Firefallu. Firefallu, przepraszam. Firefly, Firefall, no tak faktycznie. Firefly to taki serial był. Tak? Albo jest, nie wiem. Bo Firefly to jest przecież kurwa ta... ćma. Ważka. Nie, nie czasem te świetliki to jest Firefly? Bo świetlik to jest Firefly. No nieważne. A, przepraszam, ważka to jest Dragonfly. To jest Dragonfly, dokładnie. No, o co mi kurwa chodziło? No, więc zobaczcie, bo na przykład mówię, na Firefallu mój głos, w sensie mój mikrofon na nagraniu UT Volta był naprawdę spoko. Ale jak sobie czasem zobaczę jakieś nasze filmy, na przykład z Borderlands, to mój dźwięk z mikrofonu tak chujowo, turbo chujowo brzmi UT Volta na nagraniu, a wcale nie mam tak turbo chujowego mikrofonu. Dużo a to lepiej... nie jest moja wina, bo ja tu nic nie zmieniam. No wiem właśnie, nie? Więc to jest kwestia zapewne TeamSpeaka, czy jakiegokolwiek innego komunikatora. Nie wiemy, czego jest to wina, na pewno nie jest to wina ani moja, ani UT Volta, bo naprawdę u mnie na tym, o. Chyba wybiłem z niego dwie bronie, pięścią. Iridium. Go, go, go. Dobra. Co? Rakietnica! Nie mamy co tutaj porabiać. No powiem ci, że jak na razie to jest w miarę wyzwaniem ten dodatek, więc ja się jaram. No, jest dosyć ciekawie, już mam nową rakietnicę. No, także jak coś to obczajcie, nie? Gin dziwko jedna! 39 level! Overleveled enemies! Jeja! Tak. Muszę się bardziej obudzić. Nagrywam z kamerką, a wyglądam jak... jakbym spał cały dzień! Co się tam u ciebie dzieje? Nic. Jebut. Kurwa, ile oni mają życia? Po prostu no, jebane szkieletorsy. A chyba trzeba bić i bić i bić i bić. A potem jeszcze na 39 i tak są silni. Chociaż nie, może dlatego, że wiesz, ostatnio po prostu non-stop graliśmy na low level tak, przeciwnikach. Tak, non-stop graliśmy na dupo levelach. Dokładnie, się odzwyczailiśmy. Żeśmy się przyzwyczaili. Im dalej w tamte dodatki, tym chyba prościej było tak naprawdę. Jakieś wyzwanie. Kurwa mać. Znowu próbowałem zrobić mele czym innym. Plate mail. Co my tu mamy? Plate mail. Fuck mail. Skrzynka. W tych są bronie? Nie, to są te zamo. Dobra. Nauczmy się zatem tego. Fiolki z Instahelfem wyglądają fajnie. Tak inaczej. Inaczej. Ale skrzynki wyglądają tak samo jak ten w Captain Scarlet. Praktycznie, tylko chyba kolorem się różnią. Nie. Co to jakaś pajęczyna tu jest, what the fuck? Kurwa, arachnidy. Kurwa, ty dojebałeś ten tytuł na tym z Firefalla.
Arachnofoby? Słucham, kurwa. Arachnofonobonidy. Nie wiem. Co kurwa randomowego chciałem z arachno wpisać, nie? Ale coś z fobią tam była. My pająki zabijamy, a ten kurwa o fobii do pająków. No o kurwa, któryś mógł mieć fobię, nie? To się trzymał z tyłu i obserwował. O kurwa, nie? O pająk, ja też jestem bicie, pająk. Bicie, bicie! Bicie mnie. Bicie mnie? No. Sadomasochistyczny człowiek, który kurwa ma arachnofobię i walczy z pająkami, tak? To ma sens. Nie, pająk się boi pająków. A pająk? Nie skliłeś? No nie. Pająk słyszałem coś pająków. Wana, to przejebane. Tam jest jakiś rok golem, o kurwa, chodź tam. No czekaj, golem kurwa. A bo ja poszedłem tutaj mi się porespiły kurwa przeciwniki. No to ujowa. No trochę. A, grenade! Chyba jak to? Resist na ogień, dobrze wiedzieć. Na slaga kurwa nie ma resist dziwki, chodźcie tu. Na wybuchy też nie ma. Jeb! Ja kocham to moje mele, które tak odrzuca. O, Iridium. Dropie jak pojebane tak naprawdę. Dobrze. No nie wiem, czy tam iść, czy ten... Ale tam jest golem! Chodź na golema. Kurwa, dojebie nas ten golem pewnie. Gdzie ten golem? Gdzie niby ten golem jest? No tam na brzegu, czekaj. Skeletona tylko widzę. Skeleton chyba walczy z tym golemem. Jeżeli dobrze patrzę. Ja muszę tutaj sobie poderpić. O, tarcza mi się odnawia. No, tam gdzieś ten. No kurwa, co on strzela, no. No jakimiś takimi lawo pociskami rzucę. Animated, co tam jest? Animated Skeleton, aha, ja myślałem, że coś ważniejszego. No nie, jak w Skyrimie był potężny ten golem. No, ale jak w Skyrimie, patrzę, że napierdalają ten frak, te potworki między sobą, a nie... Wszyscy, cały świat przeciwko tobie. W Destiny też się napierdalają. W ogóle jak ludzie jadą Destiny? Bo tam, pamiętasz jak tam może mówiliśmy ci, że po 20 levelu to już się nie XP, tylko się szuka sprzętu. Sprzęt ma taką statystykę, to jak, jest, kurwa, jak światło. No. Na przykład znajdujesz broń, ma w sobie, o nie, 30 światła, nie? I tak dalej, i tak dalej. I działa to tak, że im więcej masz tego światła, tym... Kurwa, uleczył się! No, im więcej masz światła, tym wyższy masz level powyżej 20. Teraz ogarnij, jak tylko wbijesz 20 level, to wbicie każdego kolejnego levela to już nie ma żadnego związku z tym, ile grasz, jak dużo grasz, jak dobrze grasz. Aha. Ma to związek tylko i wyłącznie z randomowym dropem z przeciwników, których trzeba po prostu kurwa farmić. Ja pierdolę, to jest bez sensu. Największa głupota, jaką kurwa widziałem kiedykolwiek w grach tego typu. No ja, story. Wiesz co, mi się bardzo podobał ten obrazek. Ten obrazek na 9gagu, gdzie tam jest, nie wiem, czy to było na pierwszym levelu, czy tam... Ale chuj, że rzadko rzeczy dropią, nie? No ale wiesz, no to idealnie mi obrazuje, nie? Nie wiem, powiedzmy 10 level kurwa w Skyrimie, kurwa milion masz mieczy, toporów, łuków od zasrania. Ja tam wszystkie są główne, no. Masz od zajebania kurwa, od zajebania masz broni. W Destiny nic, kurwa, masz tą świecącą kulkę w ręce. Ale Destiny nie jest reklamowane jako, wiesz, jak Borderlands, o, bazyliony broni. Nie, Destiny jest reklamowane jako co innego, więc nie można narzekać, że o kurwa, ale chujowy drop zrobiliście, rzadko lecą. No tak, no, sam motyw, że gra jest jednym wielkim, kurwa, farmieniem i grindowaniem. No idą, kurwa, nie, kolejne szkielety. Ja nie mam radochy z takiej gry do końca. Już w Diablo się to robi, kurwa, przyjemnie chociaż. W Destiny tak kurwa średnio. Szczególnie, że jest tak randomowe, że tam jest coś takie jak engramy. Takie jakby zaszyfrowane przedmioty, powiedzmy, niesie się do takiego merchanta i on je odszyfrowuje. Do Descartes. Czyli tam masz na przykład engrama, z którego może wypaść albo przedmiot legendarny, albo egzotyczny, albo taki, powiedzmy, najgorszy z tych wszystkich, czyli rzadki, nie? I kurwa, wiesz, idziesz, o ja pierdolę, super badass skeleton. I na po prostu... jest już kurwa przejebany. Kurwa, właśnie, gdzie ty tu kurwa jesteś? Zablokował mnie super badass skeleton od ciebie. Nie wiem, nie strzelałem w niego za bardzo. Ale kurwa, nie mogę podejść do ciebie. A tamten umarł sam z siebie, kurwa, what the fuck. Zobaczymy, czy dam radę cię podnieść. Kurwa mać. Odjebał mnie do tyłu, dobra, jak teraz się nie uda. Jest, kurwa. Jest ten rentless z powrotem.
To jest skeletaur! What the fuck? Skeletaur? No kurwa, skeletaur! Ja go kurwa zabiję, tego chociaż skeletaura? Bąk, bąk! Kurwa, resist na ogień, no oczywiście, dziękuję. Biega. Tam w gacie! Kurwa mać! No, jedno uderzenie w ziemi, kurwa, ja i leżę, padł, no. I co jest, kurwa? Ej, on padł, ale ma resztkę życia i nie da się go zabić, what the fuck? Serio? No kurwa ten, i zaraz się zrespi. Nie, strzelam temu w głowę, o kurwa. Ale mówi o tym rentle skeretaurze. No i kurwa, ej, jak aha, żyć? Jak żyć, jak umierać? Czy jak najszybciej, ale... Chyba zasłonił się tarczą z kurwysyn, no. Przejebane te skeletaury, kurwa, Tina, coś ty dowaliła. No. Dawno się nie odzywało. Masakra. Tak, no bo wie, że mamy przejebany i musimy się skupić, kurwa, na graniu. Może nie mamy też wysokiego levela. Trzeba farmić. Wow, jakie kurwa wielkim toporem po ryju dostałeś, no, zjebał mi praktycznie całą tarczę. Ale gdzie jest ten badass, no? No chuj chodzi z tym Rentlessem. No ja pierdolę, kurwa mać. Mele albo chuj wiecie. Jak oni po prostu kurwa mało damage'a przyjmują, to jest szalone. Spierdalam, nie, pierdolę to. Idę kurwa na inną instancję w tej grze. Chuj do dupy. Jak, uciekłem kurwa, na tył budynku. Jak to było z tym, jak ten Witch Doctor, Vampire Witch Doctor, tak się nazywa? Vampire Witch Doctor, tak. O kurwa zajebana mać. Może oni synchroniczne mają te ataki po prostu? Czekaj, bo ja tu biję tego super badasa. Kurwa, póki głowy nie odsłoni, to mu gówno zrobię. No kurwa i tarczą się zasłania, ja pierdolę, no. No i chuj, a ja tego Rentlessa napierdalam i chuj, nie mogę nic zrobić. Dobra, zabiłem go, podnieś na schodach. No idę, biegnę, przecież wie, kurwa, ja byłem za domkiem, to. A czemu żeś tam polazł? No bo chciałem ich od tyłu zajść, kurwa. No kurwa wstał ten jebany, no. No ja ma kurwa 41 level, z każdym wstanięciem jest coraz silniejszy, wiesz co? Co ty pieprzysz? Pierdolę go, kurwa, i tak... No, nie, to bez sens, chodź. Leciałem w powietrzu i kurwa umarłem w locie. O, znalazłem skin customization, jej. Masakra, i ja się czołgam po schodach. O, super. Rzuciłem ci bazookę. Uuu, jego krocze mam nad głową. Spierdalam zatem. Teraz idziemy czaszeczki. Kurwa do tamtej lokacji, w dupie go mam. Dobra, no teraz idziemy. Już ma czaszeczkę właśnie i to trochę boli. A co to jest tutaj? Jakieś kurwa czary ognia tu są. Nic kurwa, Herkules. Czary ognia. Aha, bo jak wyrzucam teraz jak wyrzucam tą moją bazookę, to ona jest rakietą. Moja bazooka jest rakietą, moja rakieta jest bazooką. Rakieta bazooka, ja rakieta. Rakietozuka. Bakieta. You've entered the town of Flame Rock Refuge. In the distance, you see the town's scouting blimps, always alert in case of battles and stuff. Na chuj ty kurwa to omo podnosisz, jak są sklepy tu. Let's talk to some town folk. A grand idea. O, jak fajnie automaty wyglądają. O, fajnie, no. Mozaika z Zedem i z tym, z Markusem. Nie wiem, kurwa, który jest który. No, po kolorze, no. Increases max health, matches the resistance, mech. Imperium. No dobra, czekaj, to nam kazał pogadać z jakimś ziomusiem. Laską raczej. If the queen doesn't return, we shall never see the sun again. Sounds like we should go find this Eleanor. sounds cool, kurwa. Kuźnia, rzeczywiście. Na forge. A co tu można zrobić? Bodyguard isn't here. Quick change się to nazywa. Mustache of Legend. O nie! Nie mogę się ruszyć, Bartek! Nie mogę się ruszyć, zacząłem okrążać. Łoń. Pomóż. Patrz, jak zajebiście teraz wyglądał. O Boże, jedyny! To kurwa ona! A pomocy! Czemu nie możemy przejść za nią? Nie. Orbitujemy tylko w takim kurwa dziwnym kształcie. Patrz, jaką ma zajebistą gębę teraz. O, od Hammerlocka. Fuck yeah. Dobra, to jest Eleanor. Tok. Do jej cycków trzeba gadać. Dobrze. Super. So where'd she go? She said something
about using the tree of life to undo the curse. That must be where she's going. And so your purpose became clear. You gotta go to the forest and help the queen. Patrząc na te cyski, mogę powiedzieć jedno. Największe Y na świecie. Faktycznie. No dobra, to są kurwa jakieś... What the fuck? Shotgun mi wypadł, kurwa, jakiegoś dzbanka na ziemi. Dzbanka? No dzbany tu są. Jebane. Jebane dzbany. Wiem, że są dzbany. Dzbany, jebane. Dobra, to chodźmy w takim razie zrobić to, co mamy zrobić. Nie, tak. Dobrze. Jakieś sklepy tu są fajne gdzieś po drodze. Pajęczyny, arachnino, fobonino. O kurwa, co a to woda, dobra. Nie, kurwa, płynna pajęczyna. Kurwa, spadem pajęczyn. To jest ten szalony sklep. Ale na tych postaciach kurwa nie mamy. Nie mamy punktów żadnych na tych postaciach. A kurwa, nawet jakbyśmy chcieli coś kupić, trzeba by... Na żadnych nie mamy przecież. Aha, no tak, pamiętam, że ja sprawdziłem, ile kurwa potrzeba tego, żeby coś kupić i żeśmy ujebali. To potrzeba najpierw tych Invisiblów, bo przecież ten porozpieprzać, my żadnego nie zrobiliśmy. Aj tam. Myślę, że będziemy zbyt pochłonięci pre-sequel, żeby wracać tak do Invisiblów z dwójki. Magic! Dobra, co się tutaj dzieje za miastem? It's a kind of magic. No! No, znalazłem jakiś szkielet, który jest w mieście? What the fuck? Już jesteśmy za miastem raczej. Tak lekko. No nie, tam w mieście był. Okej. Okay. Dobra, za ziomek. Okej. Okay. O kurwa, widzimy go. No, ja już widziałem na, go na Google grafika, że w tym miejscu jest. Blow up the village's scouting blimps with the fire weapon! Because... reasons! Reasons! A, to jest kurwa z trailera! Znaczy w trailerze tego użyli. No. Było coś tam. Because coś tam, coś tam. I ten narrator. Reasons! Tak, tak, dokładnie. Oczy mi łzawią. Blow up airships. Się ogarnąć. Gdzie kurwa mamy zrobić? Blow up airships. No jedna jest tam daleko, ale to czekaj. Mopencja. I... jedna jest tu w wiosce, to chodzi a do tak, wioski to tak, kurwa, ale my mamy po prostu airshipsy zabić za pomocą, kurwa, broni i one jakoś wiszą w powietrzu poza mapą, czy są tak ten... chyba... no tak. Kurwa, napierdalają do mnie z łuku, no co za suki syny. Czekaj, mówiłem, chodź do wioski, a ten poszedł w drugą stronę, co za pała. No bo już tu, kurwa, jesteśmy, nie? No to... close for your dobra. Safety, aha. Trzeba to gówno spalić. O, dobra, płonie. Lol. Aha, on jest tu przypięty, luz. No tak. Tak. Aha, i drugi jest tam, tylko trzeba iść do wioski, tam jest przypięty. No, bo trzeba spalić to kółko. Chyba, patrz w ogóle tam na tą wieżę ogromną, jakieś kurwa chmury. Przecież to nie jest Half-Life'a, kurwa, w Half-Life'ie tak było. No true story, była taka ogromna wieża. Chyba ten, nie mam chyba broni tej żadnej zapalającej. Znaczy nie mam w ekwipunku, nie chce mi się kurwa szukać. Nie masz zapalary, he? Nie mam no zapalary, dobra. Teraz. Daj ognia, ziomuś! Gdzie jest w ogóle ten kręciołek? Dobra, znalazłem. Ba-dong! Dong, kurwa, dong! My anaconda don't! Dobra. Płonie. Oh, get permission to enter forest. O, forest będzie pewnie przejebany. No bo dalej są te pierdolone szkielety, no? W mieście, tak jak mówiłeś. Idziemy do tawerny. O kurwa! Płoń! Ja zaraz zginę, kurwa, a nie pójdę do tawerny. Pierdolę te szkielety. Man, I wish the queen was back. Such a great piece of ass. nie trafię w schody. No dobra. Tawierna jest tutaj gdzieś. Aha, nie ma tawerny. Dobra, już ma. Moxie! No na pewno, jak to mógłby być w tawernie? Jakbyś przyjść. Could you throw him out for me? Don't be afraid to get rough. Mamy wygonić dwóch gości jakichś?
Dushy Bar Patron, Dushy Bar Lekaj, Patron. Bo, kurwa, nie wiem gdzie ty, pojęcie gdzie ty jesteś. Aha, tutaj, nie, kurwa, no. Okrążyłem to w całe... Boga, stój, nie strzelaj do nich, nie strzelaj, ustaw się tak przed nimi, nie? Mamy ich stąd wykopać, nie? To kurwa, w zasadzie mieli synchromele. Czekaj, ale ja tu nie mam jak podejść do tego gnojka, no. Aha, no tam jest schodek. Dobra, to od tyłu w dupala możesz mu strzelić. Bo ja mu zrobię takiego bolshota po prostu, bo okay, ja mam to no takie, ja tak nie mogę, no. Uppercuta do góry. No dawaj, dawaj. 3, 4. A ten... O kurwa, myślałem, że mam ich zabić, tego postrzeliłem, no przepraszam. To się ustawił. Ej, siema ziobuś. Hemoroidy? O Boże, chyba bije go. Nie, jebać strzelanie w niego, bije go pięścią, bo dupi krew taka turystka. Punch bar patron so hard he explodes. Okej, okay, ale to pokazuje nam, że jest w... A tego drugiego, a on już kurwa spierdala przed nami, a ja biję po dupie tego drugiego. Lovely. Niech. Gdzież on kurde polazł? A, tutaj. Bitch, please. O kurwa macie! O, shit. What? Piękne. Zajebiste to było. Kurwa, patrz, ty tak odleciałeś, zajebiście. Ogarnij, co by było na Księżycu. O, tak. Wróciłbyś na Pandorę. Punch him so hard, so hard he goes to moon. Pandora. Okej. 6000 XP. New mission. Blow up the ocean, yeah! Najlepszy NPC ever! Nie! A nasz quest kurwa gdzie? O chuj, peżle questów w mieście się pojawiło. No. No to idziemy je zebrać. Dobra. Trzeba skończyć odcinek po nich. No, w sumie po nich? Nie, wolałem jak Tork to mówił, niż ten kurwa. A ile trwa teraz odcinek? Bo ja w sumie zacząłem Mam 28 na opsie, aczkolwiek ja nagrywałem tak 3-4 minuty przed, więc. Nie, możemy no, zrobić myślę, jakieś ten... jednego questa, ale nie wszystkie. Tak mi się wydaje, że właśnie tak mniej więcej powinno być, bo mniej więcej jakoś. No chuj, bo mi się zegarek zresetował i mniej więcej jak zaczęliśmy nagrywać było przed 10, teraz mam 10:29. Czy zegarek resetuje to hardcore? Boże, ona ma To jest strasznie stary. Dwa questy? Kurwa, ile ty questów się tu nasra. Eli też ma. Wait, we can only bring the town crumpets? Tina, you know there are like other kinds of food, right? Tork tutaj jest. W dybach. O kurwa, to jest jakiś ziomek. Sir Reginald von Bartley, który jest kurwa... Warkidem, nie, to jest kurwa jakby ciało, tylko że zamiast głowy jest taki słoik z warkidem w środku. No przecież taki Sir Reginald był ten u Tiny tam w tym, jak badonka dong, czaisz, tak? Jak pociąg trzeba było wysadzić. A to nie pamiętam. No, bo robiliśmy to tylko za pierwszym razem. Sir Reginald von Bartlesby, aristocrat and riddlemeister. If you can solve one of his brain teasers, you'll get a reward. Well met, adventurers! Well met? Nowhere. What do you call me? Everybody roll your insight stat to see if you can solve that riddle. I shall repeat the riddle. I am everyone and no one. Everyone. What the fuck? Oh shit. You broke Tina's figurine. Whoops. Yeah. Okay. Piękne. I don't know. Kostką, awesome. Ja widzę, że miałeś takiego lekkiego laga, bo już krzyczy, a ty... No dobra, czekaj, laga na mózgu to raczej miałem niż ty. No to też się zdarza, znam motyw. Dobra, czekaj, critical fail. Moxie nam daje jakąś broń, mam tylko iść ją odebrać. No. Kinda sorta nearby, bo się boję, gdzie to kurwa będzie.
Nie, to jest w foreście, to pierdolić. No, dobra. No to zakończmy tu odcinek, okay. Bo mówię, już tak mniej więcej jest, że ten... Nie musimy tak, dokładnie. Godziny. No, ja, dziękujemy w takim razie ludzie za uwagę. Mam nadzieję, że się podobał pierwszy odcinek Tiny. Tak. No i co? Do zobaczenia w następnych. Bye. Bye.